A ty kim jesteś, chłopczy? Operator. No trudno. Pięknie dzisiaj wyglądam. Nie spierdol tego. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Niemirska. Jestem aktorką teatru dramatycznego od, strach powiedzieć, prawie 50 lat bez mała, z małą przerwą na kilka lat w Teatrze Studio vis-a-vis. No ale tak czuję, że teatr dramatyczny jest moim domem. Strasznie się cieszę, że spotykamy się nie online, nawet tego słowa nie lubię, ale w prawdziwym teatrze. Za sobą jest widok na naszą dawną scenę, małą scenę, prawdziwą scenę małą teatru dramatycznego, którą nam kiedyś odebrano i teraz mieści się na górze w dawnej malarni. Natomiast tam za winklem jest wejście do sali dużej, dużej sceny teatru dramatycznego imienia Gustawa Cholubka. No więc strasznie się cieszę, że się widzimy, że jesteśmy wśród przyjaciół, znajomych, że nie mam za sobą biblioteki z książkami, chociaż muszę przyznać, że jestem zbudowana odczytaniem narodu i po prostu to jest wzruszające. Tym niemniej, no wolałabym z tyłu ten pejzaż właśnie, który mam. Mam opowiedzieć Państwu dzisiaj o kostiumach. No, było tych kostiumów przez te 50 prawie lat sporo, więc jakbym musiała do jutra opowiadać. Więc wybrałam kilka dla mnie ważnych. Zacznę od pierwszego kostiumu, który już włożyłam na siebie w szkole teatralnej na dyplomie, który prowadziła pani profesor Ryszarda Hanin. To była Thorntona Wildera, Długi obiad świąteczny. I mam taką malutką anegdotkę. Ponieważ grałam tam trzy postaci i w jednej z tych jednoaktówek grałam dziewczynkę. No byłam młodą osobą bardzo, powiedzmy, więc jakby wszystko było dobrze. No pani Rysia mnie ubrała w sukieneczkę w groszki, takie buciki wiązane. Miałam nawet mi kokardę olbrzymią taką na głowie zawiązała, no ale problem był tylko z biustem, który miałam zawsze duży. No więc moja kochana pani profesor postanowiła, że przyniesie taki bandaż elastyczny i przed każdym spektaklem będzie mnie po prostu no, tym bandażem owijać, żeby zmniejszyć biust. Więc troszkę się czułam jak mumia, ale najgorsze, że okazało się, że po tym owinięciu miałam jeszcze większy biust niż w naturze, w związku z czym zrezygnowałyśmy z tego szalonego pomysłu. Po czym dostałam się do teatru dramatycznego. Jeszcze pamiętam, wtedy dyrektorem był Jan Bratkowski przez rok bodajże, potem już objął dyrekcję pan Gustaw Cholubek, aż do momentu, wiadomo, stanu wojennego, gdzie mu podziękowano za pracę. No i jedną z pierwszych ról była Klara w Zemście. To był taki cudowny okres teatru dramatycznego, gdzie wszystko było perfekcyjne. Było dużo pieniędzy na kostiumy. Teatr był taką wizytówką, wiadomo, w komunie. No, to nie było internetu. No, w teatrze spotykali się naprawdę no, wybitni ludzie. To była taka no taka śmietanka jakby towarzyska i to było wszystko i spektakle na wysokim poziomie, otwarte okno na zachód, drzwi właściwie, więc i nowi autorzy z zachodu. Piękne kostiumy, starannie bardzo dobierane, szyte przez najwybitniejszych właśnie naszych scenografów, kostiumologów. Akurat kostiumy i scenografię do Zemsty robił pan Andrzej Cybulski. I to była taka moda, że wszyscy musieli być perfekcyjni. I bez względu na to, jaką postać się grało, czy staruszkę o lasce,
czy tak jak w moim przypadku parunastoletnią Klarę w Zemście, wszyscy musieli być perfekcyjni. Znaczy, każda dziewczynka miała na sobie perukę olbrzymią, uczesaną jak stara baba, najczęściej pięknie, ale jakby nie pasującą do wieku kompletnie, i rzęsy. Przyklejone rzęsy, bo bez rzęs właśnie człowiek był nietaktowny, był nagi, był nieubrany. Nawet to dotyczyło mężczyzn, powiem Państwu. I były takie przypadki, że mężczyźni, którzy sami byli przez naturę obdarzeni wielką szewelurą, wąsami, brodą, nakładali jakby duplikat taki. Dlatego, że nie można było być prywatnie, bo to było nietaktowne. Także to były bardzo zabawne sytuacje. Ciekawego, no potem piękny kostium Ireny Biegańskiej w nocy listopadowej, gdzie grałam Nikę Napoleonidów. Cóż z tego pamiętam? No pamiętam premierę. Mianowicie dekoracja wyglądała tak, że na horyzoncie było tak podniesiony horyzont do góry i ja spadałam z góry, zbiegałam po liściach, które są bardzo istotne, jak wiadomo, w nocy listopadowej. I zrobiono liście z plastiku. I pamiętam, że wchodziłam ze słowami, wbiegałam do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy. No i na tej premierze, jak się poślizgnęłam z tej góry, to zjechałam aż do orkiestronu i niestety na głos ku zabawie całej widowni wypowiedziałam bardzo brzydkie słowo, które nie było tekstem Wyspiańskiego. To tyle jakby. Co my dalej mamy? Sklejają się karteczki. Aha. No i potem właśnie jeszcze wracając do tej cudownej finezji wykonywania tych kostiumów. To był mizantrop Moliera, scenografia i kostiumy Krystyna Kamler. No to po prostu to było coś cudownego. To było tak wyrafinowane charakteryzacje, że ja na przykład miałam przyklejane rzęsy, ale one były w kolorze złotym. Na przykład były takie blond, jakby albinosko, złote te, no po prostu, no poza tym, że piękna sztuka, wspaniała. Po stanie wojennym wszyscy się rozpierzchli, jakby angażowali się do różnych innych teatrów. I do nas, do męża i do mnie wyciągnął rękę Jerzy Grzegorzewski. No i wylądowaliśmy w Teatrze Studio. Vis-a-vis. No to już zupełnie były inne czasy, to jest zupełnie inny styl, inny gust. Na początku troszkę czułam się nieswojo, bo przyzwyczajona do tych cudnych, klasycznych kostiumów. Nagle popadłam w pantografy, w jakąś dekorację industrialną. Troszkę się na początku gubiłam w tym. No i kostiumy, które były dopasowane też do tego wnętrza. No ciężko było w jakimś empirowym kostiumie, na przykład w operze za trzy grosze wystąpić. Więc kochałam ten, do opery za trzy grosze kostiumy robiła Barbara Hanicka. Przy moim udziale, przyznam się, ponieważ no, nie mogłam długo wytrzymać z moim poczuciem humoru, ponieważ graliśmy z mężem Piczumów. Dyrektor najpierw zadzwonił do nas na wakacje, zapytał się, co ja bym chciała zagrać w operze za trzy grosze. Więc ja powiedziałam, że tak, do Poli to jestem już za stara. Jenny mnie nudzi śmiertelnie, więc zażartowałam, że ewentualnie mogę Piczumową zagrać. No, miałam wtedy 30 lat, czy tam 32. A on mówi, dobrze. No, w związku z tym mój kostium wyglądał tak, że jak powiedział Maciek Prus, wyglądaliśmy jak dwa tobołki takie przewalające się po scenie. To była taka suknia bez kształtu, wymiaru, w takim brzydkim, brązowym kolorze. Miałam takiego wyliniałego lisa, zezowatego tutaj przypiętego. Buty na takich obcaskach, które były tak wahały, tak się gibały na wszystkie strony i miały obcas nie pod stopę, tylko na zewnątrz, tak w tył jakby. To dodawało bardzo pikanterii sprawie. No i fryzurę, taką jakby piorun we mnie strzelił. Mianowicie tak jakby, nie wiem, no jakiś strach, jakiś wielki, coś. Miałam wszystko do góry potapirowane, ale to mi było jeszcze mało.
i postanowiłam, że będę sobie domalowywała wąsy jako piczumowa, że niby hormony jej się rzuciły na twarz. Kochałam ten kostium bardzo, zresztą drugi, finałowy, równie był wyrafinowany. No to było 13 lat, rzeczywiście wspaniałych spektakli. Jestem Jurkowi bardzo wdzięczna za to, że mnie nauczył poczucia formy. To niezwykle istotne jest w teatrze. Tak jak się śmieję, że już po tej 13-letniej nauce u niego już na pewno nigdy nie wejdę na scenę machając rękami. Bo u Jurka zawsze było, pamiętaj, pani Małgosiu, myśmy sobie byli przyjaciółmi, ale zawsze pan, pani. Pani Małgosiu, bo to najważniejsze jest wejście i zejście. Jak się wchodzi na scenę i jak się schodzi z niej. Coś w tym jest. No ale potem się losy tak potoczyły. Jurek przeszedł do Teatru Narodowego, a myśmy wrócili do Teatru Dramatycznego. No ale każdy powrót to jest jednak... No, inna sytuacja, inna rzeczywistość i my starsi, w związku z czym inne role, dzięki Bogu. No i pamiętam właśnie, że pierwszą moją rolę po powrocie była rola królowej w Szaleństwie Jerzego III. Scenografię robił Jerzy Sosnowski, Irena Biegańska, kostiumy. To jeszcze były echa tych pięknych kostiumów. Sprzed lat. No, wstrząsająca sztuka, bardzo, bardzo dramatyczna. Strasznie lubiłam to grać. Nawet mieliśmy komplementy od aktorów, którzy z Londynu przyjechali i też grali w Londynie tą sztukę. No ale mniejsza z tym. Potem spotkanie z Krystianem Lupą. No, to jest nie do zapomnienia. Graliśmy Wymazywanie. I kostiumów, no właściwie miałam taki kostium dorabiany, to znaczy, że jeździło się po różnych takich aukcjach czy skupach ubrań i Krystian po prostu dobierał te kostiumy. I ja grałam ciotkę Stitizę. No więc miałam taką śląską, czarną suknię, taką wdowią jakąś, do tego taki żupan. Bardzo to było smakowite, z taką kameą, broszką. I pamiętam, że już na próbie takiej generalnej dostałam świetną uwagę od Krystiana Lupy. Bo wiesz, Małgosiu, bardzo jest fajnie, wszystko jest dobrze, tylko... Jakby ci to powiedzieć, w tej roli ty tak powinnaś zgnić. A więc bardzo podziękowałam za uwagę, bo rzeczywiście no, jest wstrząsająca, ale jak to wykonać teraz? No, ale to mi bardzo dużo dało do myślenia, bo rzeczywiście ta postać, ja jakby byłam taka za świeża. Wszystko było takie za dobre, a charakter tej postaci był paskudny i po prostu jemu chodziło o to, żeby to było takie lekko nieświeże w tym, co ona mówi, kłamliwe, nieszczere i naprawdę, że ktoś inny mógłby mi długo opowiadać, co by chciał ze mnie wyciągnąć, a to jedno słowo, powinnaś zgnić, bardzo mi dużo rozjaśniło w głowie. No w międzyczasie, ponieważ mieliśmy do niedawna scenę na Woli i tam też były piękne spektakle, między innymi mój ukochany spektakl Niebezpieczna metoda Christophera Hauptmana i to była postać dopisana, właściwie jej w sztuce nie było. Pani reżyser dopisała tę postać. No, taką grałam no, Żydówkę, w związku z czym musiałam się nauczyć troszeczkę i kołysanki w języku jidysz i w pewnej scenie też mówiłam, więc to było takie oczywiście coś nowego, ale dodawało pikanterii tej postaci bardzo. I
strasznie żałuję, że to tak krótko graliśmy w sumie. Agnieszka Zawadowska kostiumy robiła piękne. Zresztą tą suknię przywiozła mi z ciuchów, jak była w Holandii. Także ona miała taki smaczek, takiej naturalności. Potem Sinobrody, Nadzieja kobiet, scenografia i kostiumy Katarzyna Borkowska. No, to był taki kostium, że jak powiedziała Małgosia Rożniatowska, już nie muszę niczego grać, bo wyglądam jak milion dolarów i już po prostu nic więcej nie trzeba. No właśnie, Sinobrody to był ostatni kostium, gdzie byłam taka wytworna i elegancka. Bo muszę przyznać, że ostatnio to lekko podupadłam, jeżeli chodzi o kostiumy. Zaczęłam jakoś tak gustować w takich rolach, no powiedzmy to, że pani coś przyniesie z domu, albo przerobimy coś, czy tego, no na przykład romantycy, no nie mogę powiedzieć, żebym jakoś wytwornie była ubrana, no mam onuce na nogach, albo w skarpetkach, chodzę jakąś bidną koszulinę podartą, taką perukę, którą traktuję jak czapkę, raz zdejmuję, raz nakładam. No nie jestem zbyt wytworna osoba. Tak samo w sztuce, kobiety bez znaczenia. No też mogę powiedzieć, że w ostatniej chwili dobieraliśmy z reżyserem Grzegorzem Hrabkiewiczem. Na ostatniej próbie właściwie przyniesiono mi taką czarną sukienkę, 5 numerów za dużą, ale spodobała się reżyserowi, więc się ratowałam tym, że ją po prostu i to jako zasadę przyjęłam, że ją ciągle poprawiam na scenie, sobie podciągam tak ciągle, bo ona po prostu mi spada. No ale to ma swój walor też, tak. Także ostatnio nie najlepiej się ubieram, no już nie mówiąc o ostatniej premierze Miłości od ostatniego wejrzenia, ale tu muszę przyznać, że Joasia Zemanek, która robiła do tego scenografię i kostiumy, no strzeliła się po prostu w dziesiątkę, bo ten kostium jest takim obrazem mojej duszy, tej postaci. Znaczy ja sobie, to wszystkie dziewczyny, bo tylko kobiety, 5 nas jest, gramy w kostiumach takich, w ślubnych sukniach, autentycznych kobiet rozwódek. No one są w różnym stopniu atrakcyjne, te kostiumy. Natomiast mój tak wymyśliłyśmy, że będzie po prostu bida z nędzą. I tak z Joasią z dnia na dzień tak obdzierałyśmy z tego kostiumu, a to falbanki, a to tiule, a to coś i brudziłyśmy to podkładem teatralnym jakimś, żeby to było takie straszne, jakby z grobu. Ale ja sobie strasznie chciałam mieć na głowie welon, znaczy namiastkę welonu. Poszarpane to jest, to w ogóle już strzępy z tego, ale welon. Że ona jednak zachowuje jednak pamięć jakiegoś pseudoszczęścia czy marzeniu o szczęściu z mężczyzną, który się nigdy nie stał. No, przepraszam, wzruszyłam się. Ale rzeczywiście ten tekst oddaje istotę tej postaci. No i to tyle. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj. Mam nadzieję, że niedługo już naprawdę będziemy na scenie, jakiejkolwiek rygorze, ale na scenie. No, za bardzo tego rygoru nie możemy stosować, bo jednak teatr to jest teatr. I trzeba się spotkać z widzem face to face, przeżywać razem tu i teraz. Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Do zobaczenia.